kochani, przez słowo, które staje się ciałem siostry i bracia. Może rozpocznę od cytatu, jaki ma dzisiaj nam towarzyszyć, jak to weźmiemy na zielonej kartce, wychodząc z kościoła. Jest to zdanie wyjęte z mieszponów do świętego Józefa, które to zostało ułożone przez zakonników agentyckich. I brzmi ono tak. Święty Józefie, strzeż czule Kościół, jak strzegłeś czule Jezusa i Maryję. I dodajemy zdanie do tej modlitwy. Traktujcie siebie wzajemnie z czułością eucharystyczną. Czułość eucharystyczna. Siostry i bracia, ze względu na to, że słowo czułość nie jest wyrazem prostym do takiego głębokiego zrozumienia jego przesłania, pozwalam sobie dzisiaj wyświetlić dwa pomocnicze słowa na tejże tablicy. Wrażenie i wzruszenie. Dlaczego to robię? Kiedy czytamy dzisiaj Ewangelię o tym, że Pan Jezus przywołał swoich uczniów, ponieważ żarł się z rodzinnego tłumu, na który patrzy i dlatego rozłożył chleb, żeby nakarmić ludzi, którzy go słuchali, to rozumiemy tę czułość Pana Jezusa. Na tym polega chrześcijańska czułość. I Pan Jezus tej czułości uczy też apostołów, bo po chwili, gdy tych chlebów jest wiele, przywołuje apostołów i każe ten chleb roznosić do całego tłumu, do całego ludu. Apostołowie zatem uczą się tej czułości od Pana Jezusa. Ale przyznajcie, siostry i bracia, że szczególnie my, płeć brzydka, czyli faceci, mamy z tą czułością nieco problemów. Bo gdy słyszymy to wezwanie zakonników argentyńskich, bądźcie wobec siebie wzajemnie czuli, to nie jeden porządny mężczyzna może gdzieś tam w swojej męskości się skwasić, mówiąc, czy ja wiem, czy to jest cecha męska. Oczywiście kobiety są bardziej subtelne, czułe, co innego wobec dzieci. One muszą mieć ze strony dorosłych pewną czułość, bo one tylko w taki, a nie inny sposób postrzegają miłość. Inaczej będę zachowywał się także jak facet wobec małego dzieciątka, mówiąc, no jesteś kochany i tak dalej, i tak dalej. Kobietom oczywiście to bardzo łatwo przychodzi, one mają to niemalże wrodzone. Także wobec chorych, niewidomych, ułomnych, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus też jest wobec nich czuły. Rzeczywiście, idę do szpitala, tę czułość w sobie włączam. Ale o co chodzi w dzisiejszej myśli wyjętej z mieszkania do Józefa, że mamy sobie wzajemnie okazywać czułość? No Panie Jezu, czy ja mam być czuły wobec tego faceta, albo tamtej obcej kobiety, no, co pomyśli wówczas moja żona? Jak rozumieć mądrze czułość eucharystyczną? Bo to jest wymóg, który chce dla wspólnoty kościelnej sam Pan Jezus i mówi, że jeżeli wobec siebie nie będziecie eucharystycznie czuli, to będziecie żadnym świadectwem dla świata. Będziecie się tylko nienawidzieć, będziecie wobec siebie czuć jakieś duchowe kaprysy, będziecie wobec siebie złośliwi, zgryźliwi. Macie się kochać eucharystycznie. Jak tę czułość rozumieć? Oto. U Jana Pawła II występują te właśnie dwa wyrazy. Wrażenie i wzruszenie. Siostry i bracia, jak mężczyzna zakochuje się w kobiecie, to on zaczyna wobec niej być czuły. Czyż tak nie jest? Potrafi jej mówić miłe słowa, nawet koloryzować. On jest czuły. I tutaj wielu facetów się ze mną zgodził. No tak, ksiądz tutaj ma rację. Rozumiem taką czułość. Jan Paweł II nazywa tę czułość wrażeniem. Bo oto, gdy ludzie się w sobie zakochują, to widzą mężczyzna w kobiecie wdzięk, a kobieta w mężczyźnie siłę. I to jest wrażenie, mówi Jan Paweł II. Dlatego zakochani są wobec siebie czuli. Ale to wrażenie dotyka jedynie zmysłowość. Oczywiście, że jest to też temat szeroki i warto do niego w przyszłości wrócić. Natomiast wzruszenie, to jest to drugie słowo wyświetlone dzisiaj na tablicy, jest czymś o wiele głębszym. Dobrze wiemy, że zakochanie mija, prawda? I nie zawsze wszyscy małżonkowie, zapewne mi przypadku, podobnie jest w kapłaństwie, ale nieco w innym wymiarze. Nie zawsze, nawet w małżeństwie, widzi się wdzięk,
czy siłę osoby, z którą tworzę sakrament małżeństwa. I wówczas z czułością jest nieco trudniej. Czasami nawet w małżeństwie potrafimy wobec siebie być nieczuli. I czasami bronimy się przed tą drugą osobą, żeby ona też nas, czy swoimi humorami, czy swoim dzisiejszym jakimś samopoczuciem, nie zmusiła nas do szczytu czułości. Jeszcze raz. Wrażenie to jest czułość zmysłowa, ona łatwo przychodzi. Jak się szczególnie ludzie zachowują, to potrafią wobec siebie być życzliwi, mili, uśmiechnięci. Ale wzruszenie jest czymś o wiele głębszym i ważniejszym. Do tego każdy zakochany powinien dążyć, bo to wzruszenie dotyczy się wszystkich. Oto Pan Jezus przecież nie jest we wszystkim zakochany. On nie we wszystkim widzi wdzięk, a jednak się wzrusza, bo On dostrzega stan duszy. On dostrzega, jak ta dusza, na którą patrzy, dzisiaj funkcjonuje i o taką czułość między nami chodzi. Tylko czułość, jak to powiada Jan Paweł II, to nie jest tylko następująca refleksja. Ja wiem, co w tym człowieku dolega. Czułość domaga się zewnętrznienia tego, że ja wiem, że to jest źle. Bo niektórzy mogą popaść następującą pokusę. Zdaję sobie sprawę, że mój żyjemy jest trudno, bo za niego się pomogę. Czułość wymaga zewnętrznej postawy. Człowieku, ja ci pomogę, ty potrzebujesz mojej bliskości. Jak się ludzie sobie zachowują i mają wrażenie zauroczenia, to chcą być siebie blisko. Gdy ja mam być czuły wobec swoich bliskich, wobec swoich bliźnich, też mam mieć pragnienie zbliżenia się do nich i pomocy. Mam się wzruszyć nad ich stanem. Kto się do nas najpiękniej zbliża? Jezus. Za chwilę przyjmiemy Go w Komunii Świętej. Nikogo w naszym życiu nie będzie bliżej niż On. On się z nami zjednoczy, siostry i bracia. To jest tak fenomenalne, to jest tak fantastyczne. To On nas najbardziej rozumie. On wdrapie się do mojej duszy i zobaczy, czy dzisiaj jestem smutny, czy radosny. Czasami pogrozi mi palcem i powie, ty udajesz, ty paskudzie, ty próbujesz wywołać we mnie jakieś poczucie winy. Nie, nie, prawda o tobie jest dzisiaj taka, że nie potrzebujesz takiej czułości, jak ci się wydaje. Do góry, głowa, kręgosłup, wyprostuj i do roboty. Dzisiaj się za bardzo nad sobą rozczulasz, a innym razem Pan Jezus nie przytulił, powie, uff, ty dzisiaj potrzebujesz wielu moich pocałunków. Któż jak On się bardziej na nas zna? No któż jak On wchodzi do mojego serducha i doskonale wie, co we mnie piszczy, co we mnie kwiczy, co we mnie wymaga jakiegoś pouczenia. I jeszcze raz incydent. Mówię, że niełatwo do siebie, ale mam nadzieję, że przyniesie owoc. Macie się wzajemnie traktować czułością eucharystyczną. To jest nasz obowiązek. Jeżeli przyjmuje Komunię Świętą, a wszyscy mamy tę tęsknotę, czyż nie? Chcemy być przytuleni przez Boga, przez Niego zrozumiani. To jeżeli nie mamy takiej wyrozumiałości wobec bliźnich, to co mówi Pan? Nie przyjmuj mnie w Eucharystii. Najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem, a później dopiero przyjdź przed ołtarz i złóż swoją ofiarę. Jeżeli nie chcesz kochać bliźnich, tylko chcesz być paskudnym egoistą, to ja cię czule nie potraktuję, mimo że cię nie kocham. Dostaniesz szkodniaka, żebyś zrozumiał, że doświadczysz ode mnie czułości, zrozumienia, wzruszenia. Ale ty takim bądź wobec innych. Dam ci taką siłę, żebyś tak.